Witajcie na studiu Filipo. No i dzisiaj gramy. Jest dzisiaj drugi odcinek z naszej kampanii Belize w pierwszym sezonie serii, w której właśnie przyjmujemy. To jest drugi odcinek, jak przyjmujemy cały świat losowym malutkim państewkiem. Wszystko się nagrywa. Słuchajcie, dzisiaj. Dzisiaj nie będzie jakiegoś drugiego odcinka, będzie 15 minut. Z powodu tego, że mam plany niezwiązane ze szkołą, ale nawet można powiedzieć z rozrywką mam jeszcze przed tymi wakacjami. Miał być ostatni stream wakacje, dzisiaj nie będzie jednak, ale będzie na tygodniu, będzie też niedługo, będzie po prostu w ten weekend, w tym tygodniu będzie na pewno live'ik na moim drugim kanale Filippo Live. No i tak jak mówiłem na ostatnim odcinku, rozwijamy swoją gospodarkę. 9 lutego 2058 roku, a w Europie... Co tu się stanęło? To jest Rosja? Ajajaj. No i na rządzie niestety Rosja. Ojojoj, tutaj się nie za dobrze dzieje. Algieria na Półwyspie Iberyjskim. Co na to robi? Jak ona się mogła wbić tu w Hiszpanię? Wojna z Hiszpanią? No to ci dopiero... O, a Mali jest ich wasalem. A my sobie dzisiaj rozwijamy gospodarkę. Może tą wyspę sobie podjedziemy, tylko musimy naprawdę mieć dużo wojska, dlatego sobie aktualnie zbieramy trochę kasy. W ogóle to mi Karagułę to jest pierdzielone, to jest. No i nie przyjmują, no dlaczego nie przyjmują? Trzeba im dać czas, bo potem przyjmą. My sobie zbieramy czas, spada nam troszkę tej ekonomii, dlatego dlaczego się tak dzieje? Czy nam ekonomia spada? Może teraz nam. O, zaakceptowałem. Ej, nie gadajcie, czy to było przez to, że byłem miałem wojnę z tym, wiecie z czym. Handel z Grenadą. Żeby... Przeciwko komu? Sojusz? Nie. Chcemy tyle. No nie, no za mało złota, panie. Rozumiem, że możesz być biedniejszy, ale no aż tyle to chyba... To chyba nie. Rozejm... O, kliknąłem na Grenadę przypadkiem? Nie. Patrzymy na Belizy, mamy... Rozejm z tym, Polonezja Francuska nas lubi. Gdzie był jest Polonezja? Zawsze je szukałem. Nie, tu. Ale tu jest Grenada, co to? Lubicie nas? Nie, oni nas jakoś super nie lubili. Ale Dominikana. Dominikana bardzo nas lubi. Nie, możemy poprawić jeszcze te relacje. Jamajka, jako też taką. Jak ze Stanami Zjednoczonymi. Powiem tyle, jest i tyle co nie ciekawi, ale no musimy trochę więcej terenu sobie zdobyć. Na pewno wojna z Meksykiem nam nic nie da, nawet mam wrażenie, że możemy na tym stracić, bo Meksyk jest dużo silniejszy od nas. Mamy jeszcze jedną wyspę, nie Bermudy, mamy jeszcze jedną wyspę tutaj, też podbitą w pierwszym odcinku. Możemy jeszcze te Bahamy się pokusić o podbicie. Tutaj mam 800 tego. Czy Bahamy mają kogoś? W sojuszu Salvador, a to... Salvador tu się znajduje. Ile on ma wojen? Patrzcie, z Jamajką, z Puerto Rico, z Trinidadem, Antigua i Barbudą, no i z Kajmanami. O kurde. To są Kajmany, tak, w stanie wojny. Moim sojusz z Bahamami, to się lepiej nie opłaca ich atakować, kurde.
one są takim dobrym celem trochę. To jest Dominikana, to ja jej nie będę atakować. Mam wojnę z Grenadą właśnie. Z Grenadą. O, jeszcze Grenada ma z Gujaną francuską. No ja nie mogę, no ile tu wojny. Wenezuela tutaj. Wenezuela, Brazylia i Argentyna. Tutaj się stają jako takie przewodnicze państwa, takie drugoplanowe, to Ekwador i Peru. Rebelianci, czego to mogą być? Chile. To będą rebelianci Chile. Czyli tutaj Chile jeszcze próbuje się odbić. A nie, jest tu Chile, to nie może być Chile. Albo Chile też, ale to niemożliwe. Peru. Boliwia, to są rebelianci z Boliwii. Bodajże. To są rebelianci z Boliwii, mam wrażenie. No i możliwe, że Boliwia również się pojawi. Ona będzie chyba trzecioplanowa, tak jak Chile. My kasę sobie zbieramy. Naprawdę nam potrzebna kasa wiele. Obóz zaopatrzeniowy w stolicy się by przydał. Naprawdę o zbudowanie tego więcej. A, jeszcze nas nie stać. Ale możemy za to zbudować farmę. Nam się naprawdę bardzo przyda. Farma zbudowana. Z Panamą. Szkolenicja przeciwko Gujana francuska. Gujana, jak ona była wielka. No nie, panie. Nie, nawet za taką cenę. Gdybyś dał z 3000, to może bym przyjął, ale to naprawdę może. Okej, okay, farma zbudowana. Tu znowu trzeba coś budować. Kolejny poziom. Kolejny poziom? No, drugi poziom farmy. Okej, okay, ale na razie dobra. Nie wydajemy sobie na razie. To wszystko się nagrywa 7 minut. Okay. Nawet może nam się uda do 20, nie wiem. Meksyk tu już się szykuje. Rozdzielamy wojska. Możemy rozdzielić. Będziemy mieć na wszystkich prowincjach wojsko. Nam spada teraz kasa, bo wysłaliśmy wojsko i dlatego. Ale myślę, że się wyrobi. Nie, no wyrobimy się, już jesteśmy. Wskakujemy na plus, szybciutko wskakujemy. No i już prawie 180 to jest taki. Taka nasza przeciętna, mam zrobić do 60. No i 60 to jest naprawdę mało, a 100 to jest nasz najwyższy poziom. No więc wchodzimy. No 102 chyba, 103. No. Mieliśmy, już mamy tylko tutaj podreperowane. No i nie, no bo oni chcą nas zaatakować. Widzicie, te skubańcy, oni się rekrutują przy naszej. No patrzcie, no! Ja się tutaj, może paktu nie agresji z nim, a nie, lubię mnie, ale to nie znaczy, że ten, paktu nie agresji, bo już się, zaproponuj dostęp, nie, dobra, zaproponujmy ten dostęp wojskowy na 27 tur, pakt został podpisany, nie wiem jak ten dostęp. O, dostęp przyjęli. O, im będzie lepiej, to się Salvador podaje. O, Salvador. No i... Gdzie oni idą? No nie wiem, gdzie idą. Oni nie mają żadnej wojny do cholery, nie wiem. Wojsko meksykańskie jest na tej części morza. Czy oni jeszcze mają przez kogoś ten... Panama handel. O, jeszcze mniejsza propozycja, to na pewno się nie zgodzę, na pewno. Zaraz, no i myślę, że teraz zrobimy sobie rekrutację. Troszkę nam spadnie, ale niech będzie.
Tam trochę spada. Okej. Dobra, jesteśmy na minusie, panowie, proszę. Idziemy, ja na razie klikam. No i nie, przestało i leci do góry, teraz minus, jesteśmy... Tyle kasy tu nie... Nie, no miałam. Ale kurde, jak to zapobiec? Fuj. O kurde. Może być mały problem. Jeśli to znowu skoczy do góry, to niestety, dobra, maleje. Ale w takim tempie, że... Ojoj, co tu się dzieje? Z Bahamami wojna, z Salwadorem wojnę, ludzie! Meksyk. Ja nie mogę go przekupić. Chodź, może na takie małe państwo się rzuci. Proszę cię. Meksyk. Wypowiedz wojnę temu Salwadorowi. Możesz, proszę cię. Wy zostajecie tu na pewno? Ile też masz prowincji? Salwadorem będzie gorzej, bo nie wiem ile kurde on ma tych. No i też nie wiem. Ale oni są już pode mną, czy... Nie wiem, iść, czy nie iść. Dobra, możemy podejść, nie? O nie, tu jest Salwador, zapomniałam. Co mi... Tu są... Nie, to jest wenezuelski. To, tu są jednostki Salwadoru. Dobra. Przenieść. No to walczymy, proszę państwa. Tysiączek. Przenieść do tu. Również tu pomożesz. No walczymy, widzowie, walczymy. Trudno, jedziemy. 180 jest do pokonania, 130. 88, możemy je tu walnąć. My tu już będziemy atakować. Ale zabraknie. A nie, to my były chyba. 33, no nie. Ale nie wiem. Może się spróbuję, poczekajcie, spróbujmy się dogadać, ludzie. Możemy tyle. Nie zrobimy. Kurde, Salwador również się. Gorzko broni i tracimy jeden teren. I straciłem wojsko, co? Dokładnie. No to fajnie. Odbiliście swoje tereny i może teraz. No chętnie. O, ty też! O, a no, bo on dołączył do wojny. Dobra, on będzie mi pomagać, okej. Czyli on może mi pomagać jak z sojuszem. Nie, na razie w trakcie wojny to nie możemy mieć sojuszu. Salwador już na Meksyk wbija, okej. Nie mamy już czym się bronić. Nie wiem jak tam Meksyk będzie się dogadywać, bo my jesteśmy razem w stanie wojny, nie? Coś tu jeszcze zdobył? Coś jeszcze zdobył. I co? Wyślij żądania. Nie, rozumiem. Salwador nie chce. No i nie mamy już się czym bronić w stolicy. Niestety. Ale Meksyk już jest z pomocą barierę nam robi. Tu jest już przyjęty Salwador. O, i została ostatnia wysepka. O, kolejne wojsko leci. Dlaczego wy tam lecicie? Zasantujesz się tu, kochany Meksyku? To jest... Mam nadzieję, że ty jeszcze... Poczekaj. Ty masz jeszcze wojnę, okej. Może ty na Bahamy poszedłeś. Ja walczę. Meksyk można powiedzieć mnie chroni. Poniekąd. A jak on mnie chroni, to ja sobie kasę wbijam. O, i przez moją stolicę sobie pięknie przeszli, gdy Salwador se... No, niestety przeszli. A dobra, idą. Co wy robicie? Panowie, gdzie wy idziecie? O, chcą pokój. Bahamy, coś byście zdobyły. Chcecie to, rozumiem? A nie, chcecie to? A to jest dla kogo? No, to jest dla Meksyku bodajże. Tak, to jest dla Meksyku wyspa. Salwador. I tak możemy. Przyjęte, mamy rozejm. Meksyk również.
Nie, Meksyk jeszcze se walczy. A to nie chce walczyć. A znowu z tą głupią. To jest Nikaragua? Ej, to jest Nikaragua, ej! Co ona tu robiła, ej! Ona mi nigdy. Nie! Dobra, ja pierdzielę. Ile oni mają tego? No to zobaczymy, kto będzie. No. I proszę mi już nic nie mówić. Ja się do stolicy znowu chowam. Może tym większym oddziałem. Dobra, na razie się chowam. Już Nikaragua mnie podjechała. A to co to jest? To jest Salwador? Nie, to jest właśnie Nikaragua. I ona kurde ma ten. Tutaj. Ja chciałbym... Czy możemy się dogadać w Meksyku, kochany? Żebyś ty wypowiedział Nikaragui, bo ona już mi wkurza od tamtego odcinka. Wyślij propozycję, my nagrywamy 16 minutek, okej. Oj. Teraz zobaczymy. Przyjęto, jak mi przy... O Jezu. Meksyk. A, Meksyk se poradzi. Chyba se poradzi, no poradzi. O, jak mi... Jak ci dziękuję bardzo serdecznie. No i tak mi pasuje. Takiego gościa chcę mieć. Sojuszu nie wiem, czy zrobimy. Sojusz. Nie, bo on jest jeszcze w trakcie wojny. Jeszcze z Gujaną Francuską. Meksyk zajął całe Bahamy. Mas Salvadorem, ale to sobie pewnie za niedługo przejmę. Ja jestem na razie bezpieczny. I się... O, piękny dochód mam. I się nie muszę martwić o jakieś wojny na razie. Na razie się naprawdę dzisiaj dobrze rozwijamy. Meksyk mamy, który nas bardzo lubi. Stany nas mniej lubią. Czy w rogach jest Meksyk? Zobaczymy w tej... Chyba w rogach jest bodajże Meksyk. Widzę wszystkich naszych rywali na mistrzostwach w Katarze, w piłkę nożną, ale nie widzę Meksyku. Argentynę widzę. Widzę również... Calambian. Arabię Saudyjską, ale nie mogę znaleźć tych. A no nie wiem, wrogowie. Nie lubię cywilizacji, co mam. A w ogóle co tam się dzieje w Europie? No Rosja się mocno, powiem tyle, rozrosła. Co tam się dzieje w Europie? No co tu się stało? O. A Rosja tutaj się przejmuje od morza do morza. Zaraz będzie tu. Szwecja też dominuje, jest jakaś Unia może. Nie, chyba nie ma Włochy. Bułgaria zaskakująco Grecja wzięła. Bułgaria również te arabskie wzięła. Czwarta Europa, Etiopii. Przedawnił się z Nikaragułą, ale Nikaragui już nie ma. Już nie ma tak naprawdę, więc... Czy, nie, to jest Wenezuela. Ale Wenezuela nas lubi, czy... Nie, za bardzo nas nie lubi. Dobra. Rekrutacja. O kurde, mamy trochę na minusie. Ale to myślę, że się uda opanować. Schodzi nam w dół. Na razie nie przemieszczamy jednostek. Okej, jak ta wyspa? O, Meksyk się troszkę spierdzieli tam sytuacja, ale trudno. To jest już Salwador, czy co to może jest? Belize, Polonezja, to jest Czad, czy Rumunia? To jest Czad. Meksyk. Nie, Salwador, to jest Salwador grzeczny. Z Gujaną, Peru, Ekwadorem i Dominikaną. Choć Dominikana mnie lubiła dosyć, ale ma wojnę z Meksykiem, okej. To tak naprawdę ci może wyślę... Nie, nie mogę, ale... Jak już mnie nie lubisz... Jak mnie już nie lubisz... To ci wyślę. Klimatum, nie zarządzamy prawie... Dobra, może nie. Jednej prowincji...
wiem, że to jest mało. Nie, i mamy wojny, no. I jest błąd mój, no. Wiedziałam, że to tak się skończy. Dobra, zabawimy się tak. No nie. Wojska wysłali. O, już Meksyk się tu szykuje. Meksyk, no, Dominikana. Ona w ogóle nie ma wojska. Gdzie ona ma jeszcze prowincję? Może ma? Tu jeszcze ma, ale to. Ma wojnę z Belize. A ja się nie przejmuję, bo to jest Meksyk, a jeszcze Salwador tu siedzi. A Salwador bodajże też ma z tym wojnę? No nie. Nawet się lubię, mądro. Tylko można powiedzieć, że ja teraz Salwador wkurzyłem. A ja chcę zobaczyć ten Czad. Bułgaria w Afryce, super. Czad taki malutki? A nie, to on jest duży. Wojna ma z Sudanem Południowym. Nie, tego nie zrobimy, ale pakt o nieagresji myślemy. Stworzymy Unię? Nie, ale na pewno jeszcze poprawimy do tego relacje. Unii odmówiliśmy, rozumiem. Jest to normalne, ja bym też. No nie, ja bym raczej nie odmówił. Albo gdybym ja na przykład się zrobił tą Unię ze Stanami, to. To nie, ja nie bym nie robiłbym chyba Unii ze Stanami, no. Jednak wolałbym, żeby mnie ktoś też silniejszy do niej. Ten. Już. Co, my mamy sojuszników? Mamy sojuszników, kujana? O nie, oni mają sojuszników, ale nam się by przydało. Tyle wam powiem. Nam by się przydało. Coś nieco zniszczącego. Nie no, z Gujaną nie chcemy się bić. Czy Dominikana będzie również tak samo okrutna? Czyli, że nie będzie chciała nam przejmować ich prośb również? Tak, okej, okay, ale nie będziemy walczyć później, to o, może teraz. Bo to są jakieś błędy. Nie, a trudno, będziemy to olewać. Mamy silny Meksyk, który nas chroni. Nie jesteśmy w sojuszu, dziwo. I chyba nigdy nie będziemy, bo on ma ciągle, kurde, 100 wojen. I powoli będziemy kończyć w ogóle odcinek. No to co? Jeszcze nie, rekrutacji nie robimy. No to co, widzowie? No to co, widzowie? Dzisiaj rozwój gospodarki, straciliśmy jeden teren. Ale nie było to jakoś złe dla nas odczuwalne. Rozwój naprawdę gospodarki i oraz wojska potoczył się w dobrą stronę. A w przyszłym odcinku będzie trochę gospodarki, ale postaram się również zaatakować kogoś tu. Nie wiem, czy Salwador, ale spróbujemy. Może Porco Rico, które ma 3 prowincje i znajduje się również tutaj. Te prowincje i to są jedyne jego prowincje. Te i te wojska na przykład. Jeszcze tu byśmy kiedyś tam. Jutro może. Nie, no myślę, że jutro byś dał radę. Myślę, że jutro dałoby radę. I tutaj byśmy sobie po prostu wojsko przesunęli, że stąd wyleciało na tą część. Na tą część. A stamtąd by poleciała na tą część. Ale możliwe, że tą część stracą, bo. Od Salwadoru albo Barbadosu, naprawdę. No to co? Bardzo wam dziękuję za ten odcinek. Widzimy się prawdopodobnie, nie no, myślę, że jutro się widzimy. Oczywiście polubcie ten film, zasubskrybujcie mój kanał. No i co? Panicie na Discorda, no i co? Cześć!